spędziła noc w domu przyjaciół. Niestety, następnego dnia okazało się, że żaden z nich jej nie widział. Mijały kolejne dni. Policja rozpoczęła poszukiwania Vicky. Funkcjonariusze próbowali zidentyfikować pojazd, który widziano w miejscu zniknięcia dziewczynki. Vicky mieszkała z mamą i młodszym rodzeństwem. Policja wszczęła największe poszukiwania w dziejach Szkocji. Do sprawy przydzielono 20 doświadczonych detektywów i kilku nadinspektorów. Funkcjonariusze przeczesali teren wokół Bathgate i zebrali tysiące zeznań świadków. Matka Vicky Hamilton zmarła niecałe 2 lata po zniknięciu córki. Chcę tylko wiedzieć, że Vicky nic nie grozi. Chociaż śledczy ustalili, co stało się z Vicky, tylko Tobin wie, co dokładnie ją spotkało. Podejrzewam, że została zabita krótko po uprowadzeniu. To wyjaśniałoby, dlaczego jej ubrania nie były zniszczone. Co więcej, sądzę, że Peter Tobin bardzo szybko podjął decyzję o zabiciu Vicky. Nie znamy szczegółowych okoliczności śmierci Vicky. Wiemy, że Tobin przeciął jej ciało na pół i porzucił na południowym wybrzeżu. Wszystko rozegrało się w ciągu kilku godzin. Tobin wynajął następne mieszkanie. Atakował kolejne młode kobiety, żeby zaspokoić swoje żądze. Kolejnymi ofiarami Tobina były 2 opiekunki do dzieci. Dziewczyny miały 15 i 16 lat. Tobin podał im alkohol, a następnie zgwałcił i dźgnął nożem. Obie ofiary przeżyły atak. Policja w końcu poznała nazwisko sprawcy. W tym czasie Tobin nadal posiadał prawa rodzicielskie, a w chwili ataku syn przebywał w jego mieszkaniu. Syn widział napaść. Peter dźgnął jedną z dziewczyn, odwrócił się i poprosił Daniela o przyniesienie kostek lodu, które przyłożył do rany ofiary. To potrwa tylko chwilę. Było miło. To prawda. Do zobaczenia. Napisz do mnie. Chcesz z nim jechać? Nic mi nie zrobi. Kolejną zbrodnię Tobin popełnił w samym centrum Glasgow.
Był czwartkowy wieczór. Nad miastem przetoczyła się potworna burza. Kiedy wierni szykowali się do opuszczenia kościoła, ojciec Gary powiedział, że ugości każdego, kto boi się wracać do domu. Pat McLaughlin został w kościele. Za napaść na opiekunki sąd skazał Petera na 14 lat pozbawienia wolności. W 2006 roku Tobin wstąpił do chrześcijańskiej organizacji charytatywnej. Twierdził, że nazywa się Pat McLaughlin. W kaplicy poznał polską studentkę. Większość czasu po naszym rozstaniu spędził w więzieniu. Później zabił Angelikę Kluk. To cud, że nadal żyje. Angelika miała 23 lata. Pracowała jako sprzątaczka i pomagała w kościele w zamian za bezpłatny nocleg. Peter Tobin alias Pat McLaughlin poznał Angelikę kilka miesięcy po opuszczeniu więzienia. Pat McLaughlin był niezwykle miłym i uczynnym człowiekiem. Dziś wiem, że kiedy go spotkałem, poznałem zło w czystej postaci. Angelika wdała się w romans z żonatym mężczyzną. Źle znosiła rozłąkę z rodziną. Nadal nie rozumiem, dlaczego zabijał tylko niektóre swoje ofiary. Jestem przekonana, że narodziny syna uratowały mi życie. Angelika nie miała tyle szczęścia. Wszystko w porządku? Tak, a u pana? Fantastycznie. Nie mogę, idę do pracy. Do chłopaka. Skąd pan to wie? Żyję dłużej od ciebie. Nie chcę się spóźnić. Droga wolna. Tobin znał wnętrze kościoła jak własną kieszeń. Ktoś umarł? I'm sorry. Cheer up. Rozchmurz się. Chcesz herbaty? Chętnie. Kiepski dzień? Chodzi o chłopaka. Nie chcę o tym rozmawiać. Nie układa się nam. Na pewno się pogodzicie. Tak pan myśli? Włóż jakieś seksowne ciuszki. Koniec żartów. Dopiero się rozkręcam. Jakie ma pan plany na dziś? Sporo pracy. Kościół sam się nie naprawi.
A jeszcze później? Just to see what you're really up to now. Later then.